Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną. Dzisiaj mamy niedzielę i planuję dzisiaj zrobić kilka rzeczy, które oczywiście Wam pokażę. W ogóle planowałam zrobić dzisiaj pierniczki, natomiast okazało się, że nigdzie nie mogę znaleźć wałka do wałkowania ciasta, więc szczerze mówiąc chyba nie zrobię tych pierniczków dzisiaj. Natomiast dzisiaj planuję zmienić jakby dekorację na oknie w kuchni, ponieważ u mnie wciąż na oknie w kuchni jest dekoracja jakby halloweenowa, więc dzisiaj chciałabym ją zmienić właśnie na taką już typowo świąteczną, co oczywiście Wam pokażę. No i pokażę Wam również inne rzeczy, więc jeśli jesteście ciekawi tego dnia ze mną, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Kochani, ja na TVN Style w niedzielę zawsze oglądam praktycznie od południa do późnego popołudnia jakieś tam programy. I dzisiaj jest program, który się nazywa Dorota Was Urządzi. Bardzo fajny program o właśnie o dekorowaniu, o urządzaniu mieszkania. Serdecznie Wam go polecam. Ja generalnie bardzo lubię oglądać programy na TVN Style, więc no, to jest kolejny program, który bardzo lubię i który serdecznie Wam polecam. Jest śliczna. Przy wykańczaniu kombinujemy. Poduszka numer 2 gotowa. Możecie naprawdę kombinować. Jeżeli macie klej, którym się klei na gorąco, możecie też przyczepić tutaj różne ozdoby z filcu. Wyciąć wszystkie kształty, które chcecie pójść, w jakim kierunku chcecie. Mi ta koronka na czerwieni bardzo odpowiada. Kochani, zobaczcie, jak wygląda parapet u mnie w kuchni, który chcę właśnie zmienić dekorację. Tu mamy jakiegoś tam kwiata z dekoracjami jeszcze wiosennymi. Sami widzicie, jaki tu jest miszmasz. Tu już mam szyszki, które robiłam w takim nie wiem, takim wielkim kielichu. Tu jeszcze została dynia, z której jeszcze można tam zrobić jakąś zupkę dyniową. Tu już mamy wrzosy, które się brzydko osypują, więc muszę się też ich dzisiaj pozbyć. Tu mam jeszcze ozdobne dynie, które nawet całkiem nieźle się trzymają w tym roku. Tu jest grudnia, którego zostawię. Tu jest taki kwiat, nie wiem szczerze mówiąc jak się nazywa, nie mam pojęcia. Tu mam jeszcze małą taką dynię. Tu jest kolejny osypujący się, który zaraz dosłownie za momencik wyrzucę wrzos. I kolejna dynia, którą na pewno wykorzystam do zupy dyniowej. I tak jak widzicie, tak to teraz wygląda. Za momencik powycieram tutaj to wszystko, powyrzucam co jest niepotrzebne, no i zrobię jakąś małą dekorację już świąteczną. Kochani, przeglądam właśnie gazetkę Biedronki i od jutra, czyli od poniedziałku, będą kalendarze ścienne w sprzedaży, czyli tak jak w tamtym roku. Widzę, że cena też się nie zmieniła, ponieważ w tamtym roku też kosztowały 6,99. Ja w domu mam dwa takie kalendarze. Kupiłam je również dla swojej mamy, dla mojego gosiaczka, której wysłałam właśnie kalendarz z muffinami. I powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo ładne kalendarze również w tym roku będą. Tutaj widzę, że te kalendarze będą z naklejkami, więc też fajny dodatek. A już Wam pokazuję, 22 grudnia również w Biedronce będą kalendarze książkowe za cenę 9,99, więc myślę, że ceny naprawdę całkiem niezłe. Ja na pewno takie ścienne kalendarze kupię dla siebie, może też dla kogoś w prezencie. Kochani, ja bardzo nie lubię, jak są blaty porysowane czy parapety, więc jak już mam stawiać na nich doniczki, szczególnie doniczki takie gliniane, to żeby takie gliniane doniczki nie rysowały nam właśnie blatów czy parapetów, to ja naklejam pod te doniczki takie filcowe naklejki, które można kupić w Rossmanie, w Pepco, w Ikei czy też u Chińczyka. I takie naklejki, zestaw takich naklejek, takiego filcu kosztuje, nie wiem, 2 czy 3 zł, ale mam pewność, że po naklejeniu takich naklejek takie doniczki nie porysują mi blatów, więc naprawdę szczerze Wam polecam taki sposób na zabezpieczenie właśnie doniczek przed rysowaniem takich gładkich powierzchni. Kochani, zobaczcie, jaki piękny zachód słońca jest. Ja generalnie bardzo lubię właśnie okres jesienno-zimowy, ponieważ przepiękne zachody słońca widzę od siebie z okna. Jest naprawdę przepięknie i wygląda tak, jakby miał być mróz w nocy, więc kto wie, ale zachód jest przepiękny. Mam nadzieję, że Wy to zauważycie. Jakiś czas temu moja imienniczka Ola z kanału Stalowa Magdalena polecała na swoim kanale chusteczki z Biedronki. Ja mam akurat tutaj czysta łazienka i lśniąca kuchnia. To są Mr. Magic. To jest 80 sztuk chusteczek w jednym opakowaniu. Jedno takie opakowanie kosztowało chyba 4,90 lub 5,90. I powiem Wam szczerze, że naprawdę są to całkiem niezłe
chusteczki właśnie do czyszczenia zarówno łazienki, jak i kuchni. Do łazienki idealnie nadają się do kafelek, czy też do umywalki. Te do kuchni, do tłuszczy, czy do zlewozmywaka. Naprawdę są to całkiem niezłe chusteczki i za naprawdę niewielką cenę. I szczerze mówiąc, zastanawiałam się, czy ja czasami takich nie kupiłam też do właśnie powierzchni drewnianych, bo chciałam sobie tutaj ten blat i ten parapet jako jedną całość wyczyścić, no ale niestety albo nie kupiłam, albo po prostu gdzieś jakoś tam schowałam to i nie mogę tego teraz znaleźć. I użyję zwykłego Sidoluxu do mebli, który jest o takim zapachu migdała, żeby po prostu ładnie to wyglądało i ten parapet, ten blat ładnie był taki odświeżony. Ale serdecznie polecam Wam te chusteczki, bo naprawdę są całkiem niezłe. I chciałam Wam teraz pokazać kosmetyk, którego używam już od jakiegoś czasu. Jest to wazelina z firmy Vaseline. I ktoś mógłby mi powiedzieć, że to jest przecież zwykła wazelina. Może i jest to zwykła wazelina. Dla mnie jest ona niezwykła, ponieważ ja wcześniej miałam jakąś tam wazelinę z firmy Bielenda i ona, szczerze mówiąc, była strasznie wodnista. Jak ją nakładałam na usta, to ona po prostu te usta wysuszała. Natomiast ta wazelina jest niesamowicie gęsta, fajnie natłuszcza. Ja ją smarowałam wcześniej tylko i wyłącznie usta przed snem. Natomiast teraz używam jej do pielęgnacji skórek wokoło paznokci. Paznokci przy kciukach. Nie wiem, co się dzieje, ale skóra właśnie przy paznokciach, przy kciukach niesamowicie mi pęka, jest postrzępiona, jest sucha, nawet nieraz leci krew. I powiem szczerze, no jest to dosyć bolesne. Nie wiem, co się dzieje, czy brakuje mi jakichś witamin, chociaż szczerze mówiąc, jakiś witamin, w ogóle witamin w tym okresie jesienno-zimowym sobie w ogóle nie żałuję, więc kompletnie nie wiem, czym może być to spowodowane. Aczkolwiek w ostatnim czasie uskarżam się trochę na swoje zdrowie i absolutnie nie jest to związane z żadnym przeziębieniem ani grypą. Może to też ma jakiś wpływ, nie wiem, bo organizm jest, no mogę szczerze powiedzieć, jest lekko osłabiony. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to może mieć wpływ na wygląd i stan właśnie skóry wokoło paznokci, gdzie szczególnie tylko i wyłącznie właśnie ta skóra wokoło paznokci przy kciukach jest popękana, bo przy reszcie paznokci jest ona w jak najlepszym stanie, więc kompletnie nie wiem, czym jest to spowodowane. Więc jeśli wiecie w ogóle, czym może być spowodowana właśnie tak postrzępiona i dosyć bolesna popękana skóra wokoło paznokci, to dajcie mi koniecznie znać i jeśli macie jakieś na to sposoby, to również mi napiszcie. I powiem Wam szczerze, że w ogóle w dniu dzisiejszym jakoś, nie wiem, boli mnie w ogóle głowa. Ja generalnie mam bardzo niskie ciśnienie i pomyślałam sobie, że zrobię sobie teraz taką słową kawę z mlekiem. Jest godzina 16, więc trochę późno, ale to taka będzie słaba kawa. A za momencik pokażę Wam parapet, jak przystroiłam, bo przecież to miałam Wam pokazać. Pani, chciałam Wam pokazać bardzo fajny spiniacz, który kupiłam w Rossmanie. On kosztował 80 zł chyba, jak kupowałam w wakacje, natomiast on teraz jest przeceniony na 50 i niesamowicie szybko i w bardzo fajny sposób spienia mleko, które dodam sobie tutaj do takiej małej kawki. Ja szczerze mówiąc mam spieniacz przy zaparzaczu do kawy, natomiast ja go nie używam, ponieważ to trwa dużo dłużej, a tutaj po prostu dosłownie chwila, moment i mamy mleko spienione, więc jeśli chciałybyście sobie coś takiego kupić, to serdecznie Wam polecam. Zobaczcie, mleko już jest spienione. Ja sobie je dolewam tutaj do tej małej kawki. O, i kawa jest już zrobiona. Zabieram się za picie. Tak wygląda uprzątnięty parapet w kuchni. Zostawiłam fiołka, zostawiłam grudniaka, ale zmieniłam tylko doniczkę. Dostawiłam tutaj taki świecznik, który musiałam podkleić filcem niestety, bo miał bardzo ostre krawędzie na spodzie. Zostawiłam ten kielich z szyszkami, które sama dekorowałam oraz tego kwiatka, którego Wam wcześniej pokazywałam, ale zmieniłam tylko doniczkę. Dostawiłam również kominek oraz takie szkło z lampkami. To szkło kupiłam wiele lat temu w sklepie Nanuna. Ono było bardzo tanie, bo kosztowało 10 zł. Ja te szkła mam w różnych rozmiarach. Tego sklepu niestety już w Polsce nie ma, nad czym bardzo ubolewam, bo byłby naprawdę bardzo fajny ten sklep. Lampki w tym szkle są z takiej szklanej tuby, którą wiele lat temu kupiłam w Chibo. Niestety ta tuba się zbiła i po prostu tylko zostały lampki. Na samym spodzie jest srebrno-złote włosie anielskie, które jakby dodaje takiej kropki nad i w tej dekoracji świątecznej. No i pokażę Wam jeszcze teraz ten filc, którego używam właśnie do doniczek i różnego rodzaju innych rzeczy, które stawiam na parapetach czy na blatach. Zwykły filc, widzicie tutaj większe kółeczka, mniejsze i kwadraty. Sporo tego jest, więc myślę, że naprawdę na wiele miejsc, na które można to nakleić,
wystarczy. No i zostały mi jeszcze te dynie z tej dekoracji, więc dynie duże na pewno wykorzystam do jakiejś zupy dyniowej, natomiast te mniejsze, no tak niekoniecznie nadają się do dekoracji świątecznych. Nie chcę ich wyrzucać, bo nie są ani spleśniałe, ani zgniłe, więc nie wiem, gdzieś tam będę musiała je użyć. A teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, jak zgaszę światło, jak to przepięknie już tak świątecznie właśnie wygląda. Kochani, a propos tego programu, który Wam dzisiaj pokazywałam, ja myślałam, że ten program nazywa się Dorota Was Urządzi, natomiast ten program nazywa się Świąteczne Metamorfozy Doroty Szlągowskiej i ja niestety tego programu nie obejrzałam w całości, stąd też szybko w internecie wyszukałam, kiedy leci powtórka tego programu, który Wam również polecam i zapisałam sobie godziny i dni, kiedy leci powtórka właśnie tego odcinka. We wtorek o 22.55, w środę o 11.25 przed południem, w czwartek o 8.35 rano i w piątek o 13.45 oczywiście na TVN Style. Wszystkim polecam ten właśnie ten odcinek, gdzie Dorota robi różnego rodzaju dekoracje, bardzo fajne, proste. Jeśli lubicie właśnie takie dekoracje świąteczne w swoim domu, to serdecznie Wam polecam właśnie ten program. Stąd też zapisałam godzinę dla Was powtórki tego programu. I w dniu dzisiejszym również nagrałam dla Was zakupy m.in. z Ikei, ale nie tylko z Ikei, bo również z innych sklepów, w których kupiłam rzeczy do domu i to będzie właśnie taki whole home decor z rzeczami, które kupiłam już kilka miesięcy temu, ale jeszcze ich nie pokazywałam i z rzeczami, które kupiłam dosłownie kilka dni temu. Mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj chciałabym się już z Wami pożegnać i z góry serdecznie przeprosić za to, że jakość tego filmiku jest taka średnia, ale niestety dzisiaj nagrywam dla Was ten filmik, tego vloga aparatem i ta jakość, jak widzicie, nie jest jakoś specjalnie fajna w porównaniu z kamerą, którą nagrywam na co dzień, ale następne vlogi, jeśli będziecie chcieli je w ogóle oglądać, napiszcie mi koniecznie o tym pod filmikiem, będę nagrywać już dla Was kamerą, więc jakość będzie dużo lepsza. No i cóż, żegnam się z Wami, kochani. Jeśli filmik Wam się podobał, to poproszę o kciuk do góry i zapraszam Was na ten whole home decor już chwilę po tym, jak pojawi się ten filmik. No i cóż, zapraszam Was do kolejnych filmików. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień i buziaki, pa, pa!